Nocą, kiedy cichną głosy świata, teatr uliczny. To tytuł wystawy fotografii Piotra Statkiewicza, której wernisaż odbył się 3 lipca o godzinie 18 w Muzeum imienia Wojciecha Kętrzyńskiego. To już druga wystawa pochodzącego z Płocka fotografa. Tym razem zaprezentował zebranym gościom fotografię 3 spektakli ulicznych. Teatr uliczny jest takim teatrem, który jest bardzo naturalny, no i wyrasta z pewnych korzeni, jednych z korzeni teatru, ale ten teatr uliczny, który był związany i z przedstawieniami na jarmarkach kuglarskich, to jest taki specyficzny teatr, który oprócz tego, że coś przedstawia, to za pomocą często prostych mechanizmów, prostej scenografii, prostych gestów, niezbyt rozbudowanej fabuły, opowiada proste historie z życia wielu ludzi, wielu nawet znanych autorów, których możemy zobaczyć w innym wykonaniu. Cała masa rzeczy społecznych jest powiedzianych też w taki sposób. Kiedyś na przykład jedna z pierwszych przedstawień, które robiłem, była to opowieść o wojnie na Bałkanach, która była dla nas rzeczą, która się toczyła na naszych prawie że oczach. Środki wyrazu, ogień, często to, co się dzieje, oprócz prosta właśnie scenografia, gesty, to po prostu dominują w tym teatrze. Ja robię teatry uliczne podczas spektaklów, które się odbywają, nie są inscenizowane, nie biorę udziału podczas prób. Każda taka reportaż jest dla mnie czymś nowym i ja go robię podczas, ten reportaż podczas pierwszej mojego spotkania z tym teatrem. Nie biorę właśnie udziału, jak mówię, jak przy teatrze. No jest to swego rodzaju jakby wyzwanie, jest to swego rodzaju zaskoczenie, natomiast na pewno trzeba się do tego przygotować i mieć troszeczkę, że tak powiem, sprytu, ale i obycia takiego, już parę takich sztuk zrobić, żeby wiedzieć, gdzie się ustawić, bo można nieraz mieć problemy czysto techniczne, że ni stąd, ni zowąd światło na przykład uderzy w obiektyw. Wystawę można oglądać do 24 lipca.